Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmiku z cyklu Taniec brzucha z Tahirą. Dzisiaj zajmiemy się zrobieniem koła w biodrach. Jest to ruch, który bardzo często występuje w tańcu orientalnym. Także opanowując tę technikę, będziecie już umieć naprawdę dużo. Tymczasem zachęcam Was również do powrócenia do pierwszego filmu. Link do tego filmu będziecie mieć gdzieś tutaj na górze. Wystarczy w niego kliknąć, tam będziecie mieć wszystkie podstawy, jeżeli chodzi o prawidłową postawę oraz o pierwsze izolacje, czyli to, jak możemy podzielić w ogóle nasze ciało na połowę. Zeszłym razem zajmowałyśmy się obiema połowami, teraz zajmiemy się tak naprawdę tylko jedną, bo będą to nasze biodra i w tych bioderkach będziemy chciały wykonać koło. Czyli przyjmujemy tą naszą prawidłową postawę, nogi równolegle do siebie, kolana lekko ugięte w kolanach luz, miednica podciągnięta tak, żeby kręgosłup znajdował się w jednej linii, brzuch wyciągnięty, klatka otwarta, ramiona opuszczone, długie szyje. Wyciągamy ręce na boki i teraz, żeby wykonać nasze koło, potrzebujemy cztery punkty. Pierwsze dwa to będą bioderka, które pracują nam na boki, czyli właśnie linia, o której mówiłyśmy w poprzednim filmie. To jest jeden punkt i drugi, a tak naprawdę pierwszy i trzeci, dokładnie rzecz ujmując. Kolejne dwa punkty to będzie miednica, która będzie pracować nam do przodu i z powrotem. Pokażę Wam to teraz w takiej wersji bardzo przesadzonej, żebyście wiedziały, o co chodzi. Natomiast docelowo oczywiście skracamy sobie to do takiej wersji, żeby wyglądało to ładnie, estetycznie i, no i poprawnie też. Czyli jeżeli bym przesadziła z takim ruchem, to jest tak, jakbym chciała wypchnąć całkiem miednicę do przodu i położyć się. Jak zacznę zginać kolana, to mogę iść dalej, tak? Czyli wypycham miednicę do przodu, tak jakbym chciała położyć się łopatkami do tyłu. My robimy jednak tylko taki malutki ruch, czyli delikatnie kieruję miednicę do przodu. Czyli to są nasze kolejne dwa punkty. Przód, powrót. I teraz z tych czterech punktów mogę wyrysować taki kwadracik. Czyli mam bok, mam przód, mam drugi bok i powrót. Mam bok, przód, drugi bok i powrót. Bok, przód, drugi bok, powrót. Bok, przód, drugi bok, powrót. I to samo oczywiście mogę zrobić w drugą stronę, czyli zaczynając od lewego bioderka. Bok, przód, drugi bok, powrót. Bok, przód, drugi bok, powrót, bok, przód, drugi bok, powrót. I przy tym oczywiście, ponieważ dzieliłyśmy ciało na połowę, w górze chcę zostać w izolacji, czyli w dole pracują mi biodra, natomiast góra, górna część ciała zostaje mniej więcej na miejscu, frontem, w moim przypadku do lustra, w Waszym zapewne frontem do ekranu. I teraz zamiast wybijać te punkty, przechodzę przez nie jedną ciągłą linią. Czyli zaczynam sobie od boku, przechodzę przodem do drugiego boku i wracam. I znowu bok, przód, bok, powrót. Bok, przód, bok, powrót, bok, przód, bok, powrót, bok, przód, bok, powrót. I taką samą linię chcę wyrysować w drugą stronę, czyli zaczynam od lewego bioderka. Bok, przód, bok, powrót, bok, przód, bok, powrót, bok, przód, bok, powrót, bok, przód, bok, powrót. Czyli zauważcie, że dół ciała tutaj wszystko nam, nogi jakby mogą poruszać się razem z biodrami. Unikamy tylko zmiany ciężaru ciała, czyli kolana są cały czas na jednym poziomie, ale dół, nogi też, jeżeli popatrzycie na kolana, to one tak naprawdę też wykonują takie małe kółeczko wokół własnej osi. Natomiast w górze chcemy cały czas pozostać w izolacji, tak, żeby działała nam teraz dolna partia ciała, żeby całość ruchu była skupiona na bioderkach. Czyli w górze nic się nie dzieje, w dole mamy kółeczka. I spróbujmy sobie troszeczkę szybciej od prawej strony, czyli mamy raz i
dwa i raz i dwa i raz i dwa i raz i dwa. Możecie sobie popracować do tego rękami, założyć sobie jedną rękę za głowę, cały czas krążąc biodrami, zmienić sobie pozycję rąk. Przy okazji ćwiczymy też koordynację. I znowu zmieniamy w dole cały czas kółeczka. I znowu zmieniamy. I ręce wracają do pozycji. Zatrzymujemy i próbujemy w drugą stronę, czyli z lewej na prawo. Raz i raz i raz. Skupcie się na bioderkach. Pomyślcie sobie, że te biodra kręcą się tak na płasko jak płyta w odtwarzaczu. Raz, raz, raz. Raz i raz i raz i możemy znowu dodać rękę, hop i zmienić i hop i raz i hop i znowu zmienić w dole cały czas kółeczko, kółeczko, kółeczko i znowu zmieniamy kółeczko, kółeczko, kółeczko. Kółeczko, kółeczko, wracamy do pozycji i możemy zrobić sobie to jeszcze na zmianę. Czyli mamy cztery koła z prawej na lewą, dwa, trzy, cztery i druga. Raz, dwa, trzy, cztery i zmiana. Raz, dwa, trzy, cztery, zmiana. Raz, dwa, trzy. Cztery, zmiana, raz, dwa, trzy, cztery, zmiana, raz, dwa, trzy, cztery. I w ten sposób wygląda nam płaskie, małe koło, tak możemy je opisać, ale po prostu ogólnie mówi się na to kółeczko w biodrach w tańcu orientalnym, czyli w tańcu brzucha. Jeśli podobał Wam się ten filmik, udało Wam się zrobić kółeczko, to zostawcie łapkę w górę pod filmem. Jeżeli macie jakieś pytania albo wątpliwości, zachęcam do zostawienia komentarzy. Postaram się na nie odpowiedzieć i objaśnić, co jeszcze można poprawić albo jak wyeliminować niektóre błędy. Natomiast jeżeli chcecie nauczyć się tańca brzucha od podstaw, od samego początku, opanować wszystkie bazowe figury, kroki, elementy, pozy, i tak dalej. Zapraszam Was serdecznie do swojej szkoły tańca orientalnego. Link do kursu dla początkujących znajdziecie w opisie pod tym filmikiem. Wystarczy tam kliknąć i będziecie już tam na stronie mieć wszystkie szczegóły odnośnie tego kursu. Zapraszam Was również za tydzień na kolejny filmik instruktażowy z kolejną podstawową figurą w tańcu brzucha. Dzięki za wspólnie spędzony czas i do zobaczenia. Pa!